plusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłu wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę, i seks. I duszę, i seks. Bo we mnie jest seks. Wiesław Michnikowski. Wiesław Michnikowski ma dziś urodziny, panie redaktorze drogi. Mhm. 93. Kłaniamy się artyście nisko. Bardzo życzymy. 100 lat plus VAT. Wszystkiego dobrego życzymy. A pan zdaje się, jeśli chodzi o starszych panów, bardzo zaangażowany ostatnio. Jestem zaangażowany. Bardzo zaszczytne to zaangażowanie, ponieważ przygotowujemy się do koncertu piosenek starszych panów, który odbędzie się na festiwalu w Opolu. W tym roku. W tym roku w Opolu. Już na dniach, pana próby, straszne próby. No piękne próby z panią Magdą Umer. Pani reżyser, pozdrawiam serdecznie panią reżyser. Się będzie działo. Urywki z rozrywki. W Opolu będzie też koncert urodzinowy Polskiego Radia, panie redaktorze. Słyszałem, nie powiem, ale wiem, że przez 4 sekundy, panie Marcin. Już. Do rzeczy. Czy ja mogę zagrać? No tak jestem zalatany, że od dawna nie oglądałem telewizji. Nie widziałem finału Ligi Europejskiej. Przegapiłem z 200 ostatnich odcinków M jak Miłość, ale najgorsze, nie oglądałem festiwalu w Sopocie. I nie wiem, jak wypadła Ała Pugaczowa, co śpiewała Helena Wondraczkowa. Widział pan może? Widziałem. I? To pięknie wypadły. No to fantastycznie. Mam nadzieję, że gwiazdą jak zwykle akompaniował Alex Band pod kierownictwem Aleksandra Maliszewskiego. Brawa! Tak było. Kiedyś to były festiwale, ze sceny schodził Demis Roussos, a wbiegało trzech przystojniaków ze Szwecji w długich płaszczach. No bo w Sopocie zwykle jest chłodno. Pamiętają państwo zespół Herreys? Telewizji nie oglądam, ale radia z przyjemnością słucham. Jakiś czas temu usłyszałem oburzonego słuchacza, który pytał, czy wrócą jeszcze czasy, w których utalentowany wokalista będzie wchodził do studia, nagrywał piosenkę, a potem nie trzeba będzie jego głosu komputerowo stroić i edytować. Jednym słowem, słuchacz pyta, czy publicznie mogłyby śpiewać tylko osoby, które to potrafią robić. Drogi słuchaczu, oczywiście mogą, no ale zastanówmy się, o ile uboższa byłaby wtedy polska scena muzyczna. Zostaliby na niej Zbigniew Wodecki, potrafi czysto śpiewać i ma piękną barwę, Justyna Steczkowska, trochę mało, prawda? Oczywiście przesadziłem, ale możemy przyjąć, że w naszym kraju jest około 50 osób, okrutny, które potrafią... Nie, uważam, 50 osób w tym kraju potrafi śpiewać i w tym już liczę Piotra Bukartyka. Zespół Herreys by się nie załapał. Jeśli przyjmiemy, że aby być piosenkarką, trzeba a. słyszeć melodycznie i harmonicznie, mieć poczucie rytmu, ciekawą barwę głosu, dykcję i wiedzieć, co to jest przepona, stracimy wiele gwiazd, wiele festiwalowych przebojów i możliwość wysyłania SMS-ów, a tego nie chcemy. Tu rodzi się pytanie, jakie warunki trzeba dziś spełnić, aby zostać piosenkarką? Ja państwu służę uprzejmie. Trzeba mieć a. długie nogi, b. konto na Facebooku lub Instagramie i c. odwagę. Szybciutko omówię poszczególne punkty. Długie nogi, no to oczywiste. Jest nawet takie powiedzenie, co nie dograsz, to dowyglądasz. Nogi są również potrzebne, aby podczas, nazwijmy to, śpiewania symultanicznie realizować układ choreograficzny. Raz, dwa, lewa, prawa, obrót, 7, 8, raz, dwa, prawa, lewa. Pomyliłam się. Warunek drugi. Konto na portalu społecznościowym, no trzeba mieć koniecznie, to jest nawet ważniejsze od nóg. To droga kontaktu z fanami i promocji. Czachówek, byliście cudowni, dziękuję za wzruszenia, wrócę do was. No, wygraża tutaj wokalistka. Albo nagrałam wokal do piosenki w 10 minut, teraz edycja. Boże, co oni tam robią czwartą dobę? Albo jadę do was walcząc z chrypką. No, uwaga, o chrypce nie jest potrzebna. Nikt chrypki nie zauważy. No, playback zawsze brzmi tak samo, chyba że gwiazda po piosence zechce przejmówić, prawda? No, na razie śpiewa. Ja tak bardzo kocham ciebie, jest mi z tobą tak jak w niebie. Dzięki, kochani, I love you very good. Ostatni warunek, odwaga. Trzeba mieć odwagę przy dobieraniu strojów, a właściwie przy eliminowaniu jego zbędnych elementów. Trzeba mieć odwagę przy szturmowaniu pudelka i trzeba będzie mieć odwagę, gdy wnuczek zapyta babciu, a co robiłaś, jak byłaś młoda? Ja tak bardzo kocham ciebie. Okrutny Filip Jaślar, pierwsze spostrzeżenia grupy Mozarta. Ta ochrona osobista, to już wiem dlaczego, czeka przed drzwiami.
Ale dzisiaj ma pan bardzo artystyczną, filmową koszulkę. Właśnie, bo, ale to jest w ogóle mało radiowe, ale ja chciałbym zagrać komentarz radiowy, komentarz muzyczny do pańskiego t-shirtu. A moja koszulka tak brzmi? Niech pan zagra swoją koszulkę teraz. Moją? Bardzo proszę. Zofia Kruszewska, Grażyna Mędrzycka, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Aha, jeszcze była prośba o wsparcie, ponieważ syn naszej słuchaczki o 12 ma egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytomiu. No i czeka na wsparcie. No chyba nikt bardziej niż pan. Nie. Trzymam kciuki. Zosi Szkoła Muzyczna. Trzymam kciuki. Na pewno się uda. Patryk. Patryku, będzie dobrze. Za 3:09.